89 rok. Małe drama, z małymi dramatami żeś tam pojechał. A no tak? Widzisz, już masz. To kam. To w szkole. Nie, to jest po siebie parcz. A jakaś kobieta staje tam, mówi: Boże, jaki pan piękny. To tak się ucieszyłem, że ją na lody zaprosiłem, rozumiesz? Tak się wzruszyłem raczej. Portret artysty z czasów młodości. Tak jest. Janusz, tak? Co byś powiedział na taki termin? Ja bym rozpoczął zdjęcia 5 maja. A dzisiaj który jest kwiecień? No, dzisiaj jest właśnie 5 kwietnia. Aha, to miesiąc byłby. Prawda? Rozumiem. No dobrze. Janusz? Tak, tak. No jak się czujesz po przyjeździe tutaj? No fatalnie, zupełnie fatalnie. Jestem w ogóle nie do życia. Powiem ci, że nie wiem, czy to się już kres zbliża. W każdym razie zupełnie nic już nie, nic mnie już nie interesuje. Jestem tak zbordowany tym całą tą wegetacją tych ostatnich lat, że ja nie jestem do niczego. Siedzę tak właściwie, zasypiam tutaj na tym fotelu i powiem ci, że mam tak wszystkiego dosyć. Naprawdę, nie wiem, widocznie czymś musiałem w życiu zamienić, skoro taki los mnie spotyka na starość. Halo? Tak, tak, tak. No i co? No Janusz, no. Tylko się litować nad człowiekiem, który kończy 70 lat skończonym. To już nie są lata, w których można cokolwiek zrobić. Myśmy dzisiaj z żoną jechali 3 godziny w deszczu, straszliwym, na jednym rowerze, rozumiesz, z jednym rowerem jeszcze, w dodatku i z bagażem. Jest to tak męczące, tak strasznie upadlające jednocześnie. Poczuję całą nędzę własnej egzystencji. Rozumiesz, poza którą nie możesz wyjść. Próbuję zatrzymać jakiś samochód, to nikt nawet nie reaguje. A też był potwory, nie wiem jak tam Łodzi u was. Teresa chce z tobą porozmawiać. Halo? Tak, tak. Proszę. Halo? Halo? Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Mówię panu szczerze, że no to jesteśmy po prostu nas tu, no nie chcę mówić, kończmy tę rozmowę, nie? Proszę powiedzieć Januszowi, żeby był uprzejmy poczekać na mnie tutaj, tak jak dzisiaj, dobrze? Życzę zdrowia. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Janusz? Czy Dom Pracy Twórczej za X-u? Tak. Mówi Grzegorz Królikiewicz. Czy mogę rozmawiać z panem Januszem na sweterem? Ale jego nie ma. On wyjechał do Warszawy. Halo? Halo? On wyjechał. Kiedy? No już jakieś ze 3 godziny jak wyjechał. Może wróci. Czy on wyjechał sam, czy z panią Teresą? Sam wyjechał. A czy mógłbym prosić panią Teresę? A on jej nie ma, dlatego że ona wyjechała wcześniej. Nie, czy pan nie wie, kiedy wrócą? Pojęcia nie mam. Umówiłem się z nim
dzisiaj na rozmowę telefoniczną. Tak. Do widzenia. Słucham, Zajk. Dobry wieczór, pani Królikiewicz mówi. Już proszę, już, proszę bardzo. Halo? Dobry wieczór, Janusz. Dlaczego tobie w jakiś sposób zależy, żeby ze mną przeprowadzić jakieś tam rozmowy, wywiad czy coś? Dlaczego? Przecież ja w gruncie rzeczy w tej chwili jestem nikim, zupełnie nikim, no. Janusz. No przecież... Z trzech powodów. Słucham. Aktualnie dla mnie ty jesteś kimś. W przeszłości byłeś kimś. I zdaję sobie sprawę, że dla mnie jesteś lustrem. No. I to są trzy powody, dla których chcę to robić. A ty wiesz, że wtedy, co tyś dzwonił, to ja z tobą rozmawiałem. Wiesz o tym? Tak, wiem. Nie, ja z tobą rozmawiałem, ale mówiłem ci, że mnie nie ma, rozumiesz? Tak. A w gruncie rzeczy ja z tobą cały czas rozmawiałem. Ja wiem. Ale nie chciałem ci wtedy robić przykrości. Ale widzisz, no jestem na tyle tutaj jakiś zobowiązany wobec ciebie, że sam ci o tym mówię. Tak. Pan Janusz jaki? Na sweter. Nie, proszę pana, już wyjechali. Wszyscy goście już wyjechali. Do 12 tylko byli. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry, pani Tereso. Dzień dobry. Wie pan co? Pan się nie mógł dodzwonić, tak? Panie Andrzeju, ja w tej chwili ze snu się zerwałam i chcę powiedzieć panu, że leżą przede mną gniazdka od telefonu, które ja wczoraj dopiero sama zreperowałam. To znaczy skłożyłam taką wkładkę i do koleżanki kilka razy dzwoniłam i ona też uciekał głos. Halo? Tak. I właśnie widzę, że pan się po raz pierwszy, bo nikt do nas nie dzwonił. Ja się po prostu domyśliłam, że to gniazdko jest niedobre. 23 Janusza Film będzie brał udział w tym festiwalu. Także na te 5 dni mamy tam jechać. Więc nie wiem jak to... Że no, może nawet nagrodę bym miał. To jest Janusza nadmieniał pan, że pan może wpadnie tam. Przyjadę do pana Janusza na swetera. Dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czy jest obecny na sali? Idziemy tam, tak? Twój brat. Pan porusza również problem dzieci skrzywdzonych. I nie ukrywam, że ja pana filmy oglądałam wielokroć. Zawsze, za każdym razem z ogromnym wzruszeniem, bo te dzieci doskonale grały, one były bardzo autentyczne. Jak panu się udało to osiągnąć, że te dzieci były właśnie takie bardzo prawdziwe? Tam się nie wyczuwało żadnej sztuczności. Gdybym miał jeszcze zęby, to bym pani pokazał, jak osiągałem. Ale ponieważ nie mam jeszcze się otwierać, po prostu robiłem takie same miny.
patrząc na niego i nieraz wrzeszcząc. Ale on wie doskonale, że ja wrzeszczę po to, żeby on był dobry. No ale w sumie film jest w zasadzie przygnębiający, no tak, bo zło wygrało. Ja wiem, ale jak pan zobaczy tutaj... Zło wygrało z dobrem. Dobrze, ale to właśnie po to, no nie zupełnie, po to, żeby ostrzec. No on przegrał. To nazwy te rozkaz fryzora. Bo zawsze mówili, że Janusz to ma, na sweterki biegają po ulicy. Zobacz, jak ojciec ma ładnie fryzurę, ja ci też tak mówię. Ja to tylko sobie wyczerpę, o, się brat Feliusz Sztyk, który jest 57 lat w Niepokalanowie. Ojca Maksymiliana miałem 5 lat przełożony. Tak. Chodziłem za nim jak ciele za krową. On tak powiedział, dlatego że warto było za nim chodzić, żeby korzystać z jego nauk, z jego właśnie głębokiej duszy. Po prostu kochałem go więcej niż ojca i matkę. Był tak wspaniałym człowiekiem, oprócz tego, że święty, ale wspaniałym człowiekiem, a to jest ważne, tak. Że trzeba powiedzieć, że był wspaniałym, najdoskonalszym człowiekiem. Ja bym się nigdy nie odważył malować Boga, tak. Chrystusa, papieża tak. Czy nawet robić coś takiego jak ta figura jego klęczącego. Dlatego, że zawsze czułbym się jakoś upokorzony własnym niedołęstwem w stosunku do tego, co jest modelem, który jest nieskończony w doskonałości. Tak, tylko że nie można sobie wyobrażać właśnie, że się maluje Boga, tylko człowieka, bo człowiek Boga w ogóle nie może ani pojąć, ani go namalować. Tak jest. Więc ja maluję postać Chrystusa człowieczą. O. No to mówisz teraz, trzeba w nim, interesująco bardzo. Ile można trzeba tego bóstwa w tej twarzy, jakby powiedzieć, stworzyć, ale to jest trudno, bardzo trudno. Tak. Ale mimo wszystko te cechy, o których ja mówię, tkwią w tej twarzy. To tak, ja nie wiem, czy to jest zamysł, czy to wychodzi poza zamysłem, jest jak gdyby dodatkiem do twojej działalności czysto malarskiej, artystycznej, czy to jest również, jak gdybyś tchnął w niego swoje własne jakieś odczucia dotyczące, no, co by nie było. No, my przeżywamy codziennie, prawda, przeżywamy Eucharystię, staramy się naśladować Chrystusa, więc po prostu to jakby wypłynęło z duszy, to co ja czuję, prawda. Tak samo papież, to jego rozmodlenie właśnie to, które kochamy, to twarz taka jest błoga, ojcowska. Można też patrzeć na niego godzinami i ta twarz uspokaja. Tylko pamiętaj, ja patrzę jako cywil, a ty patrzysz jako ktoś związany z tą postacią i to ściśle związany. Jako autor chociażby tego, co zrobiłeś, a poza tym jako człowiek w pełni wierzący. Więc Bóg daje tym, którzy pragną. Ja wiem, ale pragną. Ja to wszystko rozumiem. Tylko ja nie potrafię przywoływać do siebie pewnych, albo inaczej, wytwarzać sobie pewnych pojęć, które są dla mnie ponad moje własne pojęcia. Po prostu, które przerastają moje możliwości intelektualne, moje możliwości ludzkie. Przerastają. Mnie to onieśmiela. Tak, ja wiem. Jestem w gruncie rzeczy osamotniony. Jestem skazany, wiem, na to, że kiedyś przestanę istnieć. Z czyjej woli nie wiem. To ale znaczy, przestanę. To znaczy tylko przejście, bo życie następuje natychmiast po śmierci. To przejście. Ja wiem, nie to, że kończę się, tylko ale w to przechodzi. Trzeba wierzyć. Tak jak z pokoju do pokoju. No tak, ale to widzisz, to trzeba mieć w sobie tak głęboką wiarę jak ty.
Ja takowej niestety nie posiadam i boleję nad tym, bo byłbym o wiele bardziej odważny, o wiele bardziej zdecydowany na wszystko, co niesie los. Gdybym wierzył, tak jak ty wierzysz, przejście z jednego stanu w drugi. Ja muszę nad tym długo główkować, a i tak nie dojdę do żadnych konkretnych wniosków. I to jest właśnie moja małość w stosunku do twojej wielkości, jeśli chodzi o twoje powołanie. A no przy pomocy Bożej wszystko można. Co? Wszystko się zdobędzie przy pomocy Bożej. Bóg potrafi człowieka takiego słabego wynieść wysoko, bardzo wysoko, aż do swojego dziecka Bożego. To jest bardzo wysoko. Jesteśmy dziećmi Boga. No więc takie wyniesienie człowieka jest bardzo wysoko, prawda? Tylko że dla nas to jest troszeczkę za ciężkie jeszcze, bo my jesteśmy w ciele i właśnie duchowe rzeczy jakoś trudno nam po prostu rozszyfrować. Bałem się tej miejscowości, mam rację, miałem rację. Patrzę, co był ta kobieta. Może jakaś obłokana. Janusz, może ty się niepotrzebnie przejmujesz tym wszystkim? No, wiesz, trudno się nie przejmować, bo... liczyłem na coś, no... coś może się w życiu zmieni. Szkoda, mam tyle taśmy. Pastylka leży. A! Aha, to jest pastylka. Najzabawniejsze, że ja liczyłem, że ja sobie kupię buty, bo ja nie mam butów. Wiesz? Że zarobię tutaj i kupię buty. A może by ktoś poszedł i wywołał Teresę stąd.